Jaws is an IC, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Team Fortress 2. Tym razem gramy Competitive Team Fortress 2, czyli dodany matchmaking oficjalnie do tej gry. Do tej wspaniałej gry, do tej zapomnianej przez Valve gry. Do tej gry, która już trwa tyle lat. Już normalnie 9-letnia gra i ciągle załamuje niektóre komputery nowej generacji. Coś okropnego. Valve, zróbcie update. Dzięki któremu FPS-y i wielu innych graczy dzięki temu wzrośnie. Jedna rzecz właśnie z tych map teraz, co dodali, że ten mnie śmieszy, że no Snakewater, co oni tam jeszcze dodali, Swiftwater i tak dalej, no są już w TF-ie już no bardzo długo i dopiero w tym roku po 3 latach dodało Valve te mapy jako oficjalne. Co z tego, że na turniejach z TF-a i tak dalej były one grane i tak dalej, ale no nie, nowa gra. Znaczy nowe mapy, no. Także to jest troszeczkę właśnie śmieszne. I teraz właśnie widzicie tutaj ten interfejs, jak wygląda, ale myślę, że już raczej wiecie. A jak nie, no to cieszę się, że ja jestem kanałem, który wam tu wszystko pokaże. I po tym, jak wszyscy gracze się zalogują, można właśnie klikać F4, czyli wtedy dajecie, że jesteście ready. Mam załączony ten zminimalizowany view model, no bo na skaucie się mi tak całkiem wygodnie gra, bo zazwyczaj grałem właśnie na zasadzie, że mam no wyłączony view model na skaucie. Dobra, zobaczymy, kto wygra. No niestety, miałem mówić, że ten, kto wygra papier, kamień, nożyce, to przesądzi o wyniku meczu, ale dobrze, że nie będziemy tego na głos i mam nadzieję, że nie będzie to przegrana. Nie chciałbym przegranej. Plusami grania competitive na tych pierwszych rankach jest to, że no, gra się do dwóch, więc gry są szybkie. I ogólnie jednak gry są szybkie, jeżeli znajdzie się team dobry, być może taki jaki my teraz mamy, to czasami no ja grałem no 5 minut. I druga rzecz, która mnie no wręcz ucieszyła, to dodane nowe voice line'y. Takim właśnie jak tutaj Soldier niedawno powiedział, so who is the pocket? Pocket, no to jak wiecie, z 6x6 jest to właśnie jedna z klas, że tak powiem, jakim gra Soldier, więc no to jest mega spoko, że dodali to jako taką opcję. Bardzo mnie to właśnie cieszy. To trochę nas teraz tutaj zrekcili. I wbił tego, przyszedł Heavy, no ten demo nas zaszkoczył. Nie patrzyłem na flankę. Przez to trochę spieprzyłem. Dobra. Zaraz zakopiemy punkt. Albo i nie. Dobra, ja tutaj widzę. Ja służę tylko do zadania 70 HP. A następnie czekam. Polecz mnie, dobrodzieju. Dobra, ja polecę górą. No bo skadzę, że z racji, że mam mało HP, to nie powinien się za bardzo. No ej, no cały czas zadaję damage. Podesz mnie, medyku, w nagrodę. Dobra. Medic behind you, heal me. Dziękuję bardzo. Cover heal by się przydał. I znowu. IC zadaje damage. Leci jedna rakieta, bądź granat. I już. Dobra, ja zakapuję, wy już lecicie na las. No i widzicie, no taka gra. Niby był ten opór pokazany z ich strony na początku, ale teraz no co, dwie osoby żyją. Ja tam wbijam to, żeby zakapować. Ale za to będę miał dużo asyst. Zakapuję. Kurde, no nie! I ja teraz. No, dobra. Wygraliśmy. 1-0.
U góry macie takie wasze kropki, do ilu się grali. My mamy właśnie teraz jedną. I fajnie jest też właśnie pokazane to u góry, które z klas nie żyją. Nie wiem, czy nie zwróciłem uwagi, jak jest w przeciwnej drużynie. Ale właśnie fajnie jest to zrobione, że pokazają jest też ile mamy HP. Teraz widzę, że Demoman ma połowę. I kto właśnie z nas żyje. I to jest mega spoko, bo nie trzeba cały czas co ten sprawdzać taba i zobaczyć ilu nie żyje, tylko patrzysz od razu, walczysz i zerkasz szybko na górę, nie zasłaniając sobie całą tabelą rozgrywki. Więc mnie się to bardzo podoba. Ja teraz tutaj pójdę na flankę. Okej, wszyscy poszli tam na tą... To się by nazywała kuchnia. A pójdę chyba po engineera. Dobra, engineer pal. Teraz jakby to scout poszedł ze mną na tego heavy'ego. Aj, medek nie dropnął. Dobra, nice. Tutaj gdzieś jest scout z Fog of Nature, ale myślałem, że to jest, no powinniśmy zignorować to, no i pójść tu ta kapa, a nie latać za flagami. Okej, tutaj widzę, zignorował Demoman mnie całkowicie. No i chyba lecę sobie po całkiem easy wygraną. Okej. They got sentry on the last. Okej, heavy pad. No i wygrana. I coś zrobił NG. No chodź tu teraz, cwaniaku. No i taki właśnie jest GG. I see, how did you set your weapon for? Nijak. Jak myślę. No, i tak właśnie wygląda jeden z meczyków. Tutaj jest ranga, jaka wam się ładuje, i tak właśnie wygląda owy matchmaking.